wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk był gościem honorowym podczas sesji Rady Powiatu Sieradzkiego. Z wnioskiem o przyznanie wicemarszałkowi medalu Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej wystąpił przewodniczący kapituły, starosta sieradzki Dariusz Olejnik. Radni powiatu sieradzkiego byli w tej sprawie zgodni. Wszyscy głosowali za. Najważniejszym argumentem było zaangażowanie wicemarszałka, wówczas opozycyjnego posła Cezarego Grabarczyka, w walkę o przebieg drogi ekspresowej S8. Wziął z nami razem udział z samorządowcami, z mieszkańcami powiatu sieradzkiego, udział w biegu, który się odbył na trasie Sieradz-Warszawa, żeby pokazać, że my bardzo chcemy tej drogi. Sztafeta była aktem desperacji zarówno samorządowców, jak i mieszkańców zachodniej części województwa łódzkiego. Wicemarszałek Grabarczyk przyznaje, że to był punkt zwrotny w walce o S8. Gdyby się nie udało, znacznie trudniejsze byłoby przyciągnięcie inwestorów. Dodam, że dzięki temu, że to sieradzanie zainicjowali bieg, korzysta także Łódź, bo przecież S8 prowadzi do stolicy regionu. Gdyby nam się nie udało, Łódź także nie miałaby południowej obwodnicy. Walka zakończyła się dopiero, kiedy Cezary Grabarczyk został ministrem infrastruktury. Zlecone przez niego analizy wykazały, że budżet państwa zaoszczędzi na łódzkim wariancie S8 ponad 700 milionów złotych. Podpisał więc ostateczną decyzję. Medal Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej otrzymał jednak nie tylko za tę inwestycję. To za jego czasów, kiedy ministrował, do naszego regionu przypłynęło 15 miliardów złotych. To jest kwota, której nie osiągnął żaden inny region w Polsce. Już widać, że budowa drogi ekspresowej S8 pobudziła rozwój gospodarczy powiatu sieradzkiego. Terenami przy węzłach interesują się inwestorzy. Wicemarszałek Grabarczyk przyznanie medalu Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej uważa za ogromne wyróżnienie. Przez 10 lat odebrało go 25 instytucji i tylko 9 osób indywidualnych. Czuje się też związany z regionem sieradzkim, który przez 2 kadencje reprezentował w Sejmie. To jest dla mnie niezwykłe, ale ja z Sieradzem, z ziemią sieradzką naprawdę się zżyłem. Znam różne piękne, czasami tajemnicze zakątki tej ziemi. Zawsze wierzyłem, jaki potencjał drzemie. Znam trochę historię ziemi sieradzkiej i tak trochę marzy mi się, aby tu w Sieradzu udało się nam zainicjować taki proces rekonstruowania tego obiektu, który świadczył o świetności Sieradza. Myślę o zamku. Jeśli udało się Winowłodzu, uda się też w Sieradzu, dodaje wicemarszałek. Wierzy w potencjał mieszkańców ziemi sieradzkiej. Z przyjemnością wręczył niepełnosprawnej tenisistce Agacie Stodulskiej nagrodę za 2 złote medale zdobyte na Mistrzostwach Europy w Luksemburgu.